zakończył się Intel Extreme Masters. Przez dwa weekendy w Katowicach gracze walczyli w jednym z największych e-sportowych turniejów świata. Arenami zmagań były Spodek i Międzynarodowe Centrum Kongresowe, a frekwencja co roku była liczona w tysiącach. Jesteśmy dumni na pewno z organizacji tego wielkiego przedsięwzięcia sportowego tutaj w Katowicach, ale mam nadzieję, że ono się już tak ugruntowało, że innego miejsca już nie będzie. Zawsze Spodek i Międzynarodowe Centrum Kongresowe będzie gościło przynajmniej raz w roku taką wielką imprezę sportową. Działamy też, aby jeszcze bardziej rozwijać ten cały rynek e-gamingowy, który to jest nie tylko produkcja gier, to jest nie tylko przecież kwestia rozwijania drużyn graczy czy poszczególnych graczy, ale też i cała ta otoczka wokoło, czyli umiejętność dobrego pokazania tego, co tu się dzieje, umiejętność budowy odpowiedniego zaplecza dla tego typu imprezy. Więc jak popatrzymy na to, to jest olbrzymie, olbrzymie wielkie przedsięwzięcie skupiające w sobie różne dziedziny działalności tej biznesowej. Bardzo ciekawie, bardzo dużo firm znanych jest tutaj, no i na pewno przyjadę tu jeszcze raz. A ja jestem co roku, już od 2015 roku. Fajną frajdą jest tutaj IM Expo, jest naprawdę dużo stoisk, dużo ludzi. Możemy tutaj spróbować wielu takich nowych gadżetów, typu te na przykład gry VR, sobie popróbować, a potem zobaczyć, czy chcemy coś takiego kupić. Dzięki uprzejmości miasta Katowice mamy możliwość zaprezentowania części naszej takiej w sumie unikalnej kolekcji. Jednym z przykładów jest właśnie ten największy w Europie joystick, na którym w dniu dzisiejszym można zagrać w Space Invaders. Mistrzami w Counter-Strike Global Offensive została duńska drużyna Astralis. Zmagania graczy nie tylko te finałowe śledzili internauci na całym świecie za pomocą transmisji internetowej. Poprzez transmisję ogląda rzesza ludzi. W ubiegłym roku to było około 20 milionów osób, które spędziło przed monitorami komputerów swój czas obserwując to, co tu się dzieje. Jak to policzymy, w sumie odnosząc to do jednego obserwującego, to jeden obserwujący musiałby spędzić 4000 lat przed ekranem, żeby wypełnić tą ilość czasu, która była poświęcona przez poszczególnych kibiców na obserwację tego, co dzieje się w Katowicach, co dzieje się w Spodku.